Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj format, który zawsze wzbudza wiele kontrowersji, ale uważam, że od czasu do czasu fajnie jak się pojawia na moim kanale, bo to jest taki wentyl bezpieczeństwa, modowy wentyl bezpieczeństwa zarówno dla mnie, gdzie ja mogę sobie ponarzekać, jak i dla Was, gdzie w komentarzach możecie wylać lawinę swojego niezadowolenia z trendów na dany sezon. Także słuchajcie, dzisiaj format nigdy tego nie założę i ja Wam trochę poopowiadam o tym, co dla mnie jest ale oczywiście to nie znaczy, że wiecie, że to jest ogólnie że z Wami jest coś nie tak, jak Wam się to podoba, że z tymi rzeczami jest coś nie tak, czy ze mną jest coś nie tak. Nie, każda z nas jest inna, każda z nas ma inny gust i tak jak powiedziałam, to ma być wentyl bezpieczeństwa, to jest film, który traktujemy z przymrużeniem oka. Jeżeli jesteście ciekawe, chcecie posłuchać trochę mojego narzekania, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej, piszcie w komentarzach, co Wam nie pasuje w obecnych trendach, no i oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał. Pierwsza rzecz, która wzbudza moje takie chyba nie, to są oczywiście, jeżeli oglądacie moje Shop With Me, chodziłyśmy po sieciówkach, to myślę, że od razu się domyślicie, no koszule robotnicze, robocze, koszule właściwie, koszule, które wyglądają jak robocze, zapinane na guziki z kołnierzykiem, tutaj z kołnierzami, Boże, z kołnierzami, z kieszeniami, często w kratę, jakieś takie flanelowe, albo ogólnie w kratę, najwięcej jest ich w kratę, albo sztruksowe, albo materiałowe, albo denimowe, ale najbardziej to te w kratę. I nie wiem, dlaczego czuję taką awersję, bo tak naprawdę to się może kojarzyć z takim miłym drwalem, wiecie, domkiem w lesie, choinka, nie wiem, kominek i tak dalej. Miłe skojarzenia. Do trendów te koszule weszły bardzo mocnym uderzeniem. W każdej sieciówce znajdziecie ich mnóstwo. Ale no ja się nie mogę do nich przekonać, to jest totalnie, totalnie nie mój vibe, można je zestawiać na różne ciekawe sposoby oczywiście i myślę, że gdybym miała taki challenge, że mam założyć wszystkie trendy, które mi się nie podobają, to bym sobie poradziła stylizacyjnie z tym, ale to na pewno nie jest rzecz, którą nosiłabym na co dzień. Raz właśnie, że te kraty są takie duże, takie chłopskie, nazwijmy to dla mnie oczywiście, tak mi się kojarzą z takimi facetami i jakoś niekoniecznie. Ja nie mówię, że jestem niunią, która nosi szpileczki, bo wiecie, że nie, ale to jest już dla mnie too much. Druga opcja, którą widzę w trendach, widzę w sieciówkach i jest totalnie nie dla mnie, to są sukienki na t-shirty, czyli na podkoszulki. I to odpada dla mnie z bardzo prostej przyczyny. Kojarzy mi się to tak gimnazjalnie, już gimnazjów co prawda nie mamy, ale ten wiek powiedzmy, czy podstawówkowo. To jest taki styl dla młodszych osób, więc wydaje mi się, że tutaj akurat jest to związane już z moim wiekiem, bo na takich młodych dziewczynach to wygląda fajnie, natomiast to jest rzecz, której ja bym nie założyła, nie wyszłabym tak, bo czułabym się jak taka stara, maleńka, dzidzia, piernik i tak dalej, więc tak, sukienki na wszelkie t-shirty, jeszcze z jakimiś napisami czy coś w tym stylu, no to wydaje mi się, że nie do końca to jest mój vibe. Natomiast też myślę, że można by to na pewno fajnie zostawić, bardziej kobieco, bardziej stylowo, ale jako że mam więcej trendów takich, jest więcej trendów takich, które bardziej mnie pociągają, to myślę, że sobie odpuszczę. Bluzy misie. Tak jak uwielbiam, kocham miłością szczerą petticoaty, wiecie o tym doskonale. Tak, to co teraz się dzieje i to co teraz się pojawia, to jest jakiś taki powrót do przeszłości mojej mamy w ogródku jesienią, jak coś tam grabiliście i tak dalej, czy do mojego taty. Bluzy misie takie często zapinane, często takie wiecie, całe i zapinane tutaj na zameczek ze stójką, właśnie takie teddycoatowe, ale bluzy, krótsze, to jest moja opcja, nie wiem, do ogródka, naprawdę. To była moja opcja pójścia na spacer z psem, kiedy jeszcze miałam psa w liceum. To jest coś, co tak jakby bardzo dziwi mnie, znaczy no dziwi mnie, w sumie nic nie powinno dziwić, jeżeli chodzi o modę i trendy, ale jakoś tak, no nie, po prostu nie ta estetyka. Może jest to związane wszystko, wiecie, tak jakby z tym, że był ten zamknięcie, wiadomo o co chodzi, siedzieliśmy wszyscy i ta moda oczywiście poszła w tym kierunku takim bardziej wygodnym, bardziej cozy, takim homey i tak dalej, ale no to nie jest opcja dla mnie. Czułabym się po prostu właśnie jakbym dopiero wyszła, wiecie, z grabienia liści w ogródku u moich rodziców, także nie.
I kolejną opcją na nie jest dresowy total look. Ja oczywiście uwielbiam dresowy total look, noszę prawie codziennie po domu. Ale nie wyobrażam sobie, słuchajcie, że miałabym śmigać, na przykład teraz jest taka tendencja, że są nudziaczkowe różne dresiki, macie bluzę, spodnie do tego, czy różowe, takie blade, pastelowe i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie siebie, słuchajcie, w takim zestawie dresowym, do tego torebka i, no nie wiem, jakieś buty, botki, czy coś w tym stylu, bo takie zestawienia też są. Oczywiście ze sneakerami to by bardziej przeszło, ale nie wyobrażam sobie siebie śmigającej tak na przykład, wiecie, gdzieś po galerii, czy coś załatwić na mieście. No znowu, to jest, że tak powiem, ta część mojego stylu, którą pozostawiam w domu dla siebie, ale oczywiście to może fajnie, stylowo wyglądać, tak powiedzmy, kozacko, o, w ten sposób. Natomiast takie kozactwo to nie jest moje kozactwo, więc też sobie odpuszczę. Kolejna rzecz to jest coś, co mi się, słuchajcie, podoba na innych w miarę. Nie bardzo, ale w miarę. Natomiast ja bym tego nie założyła, a widzę, że ta tendencja już chyba z drugi rok się utrzymuje. Damskie kolorowe garnitury, czyli marynarka i na przykład spodnie. Okej, to może fajnie wyglądać, może wyglądać stylowo, ale nie pasuje znowu do mojego stylu, bo ja raczej nie jestem z tych jakichś super eleganckich, bądź pretendujących do bycia eleganckimi. Tym bardziej nie przez garnitur. Damski garnitur. Często kolorowy garnitur i na przykład taki można znaleźć teraz w Zarze. On jest chyba w takim fuksjowym bodajże kolorze. No nie założyłabym tego, słuchajcie. Myślę, że dużo bardziej sobą czułabym się na przykład na jakąś bardziej elegancką okazję w osobnej marynarce, osobnych spodniach, nie w takim monokolorystycznym zestawie. Także mimo, że to jest też bardzo mocny trend, już kolejny sezon to dla mnie odpada. I kolejna rzecz, też ją mogłyście zobaczyć w różnych właśnie Shop With Me, to są wielkie kołnierze. A najbardziej przerażający jest dla mnie kołnierz ze sweterka z Zary, z jakimiś tam haftami czy z czymś takim. Ale w H&M z kolei mierzyłam fajną sukienkę z takim kołnierzem. To są kołnierze na guwernantkę, takie wiecie, ogromne, duże i tak dalej. I to jest ciekawe, owszem, ale znowu nie dla mnie. Po prostu nie dla mnie, bo w jakiś sposób to też mam wrażenie infantylizuje i wkłada w pewne ramy skojarzeń, tak jakby taka część garderoby nas, a ja tego unikam, ja tego nie lubię. Nie lubię na przykład mieć na sobie czegoś, co kojarzy się, nie wiem, z filmami, z guwernantkami, dziećmi jakimiś w szkołach, takich boarding school i tak dalej, czy ze, nie wiem, służącymi w filmach, bo tak mi się te kołnierzyki kojarzą i nie widzę jakby zastosowania u siebie totalnie tego. Natomiast, no nie wiem, co wy sądzicie? Nosicie, nosiłyście, czy będziecie nosić w tym sezonie takie super, hipermodne kołnierzyki? I słuchajcie, jako fanka zwierzęcych printów muszę wam się przyznać do czegoś jednego, konkretnego. Mojego przewinienia, bo jak się jest fanką, no to się powinno lubić wszystko, nie? Ale ja nie cierpię krowich łat, czy tam takich dużych plam dalmatyńczykowatych. To jest coś, czego u mnie totalnie nie zobaczycie. Możecie u mnie zobaczyć węże, jaszczurki, krokodyle, panterki itd., itd., ale za krowę to ja się nigdy nie przebiorę. I coś, czego nigdy nie lubiłam i nawet jak nie było trendem, bo teraz jest, ale jest to taki element, takie zestawienie stylizacyjne, które tak jakby pokutuje często, tak cały czas tak naprawdę. Słuchajcie, chodzi mi o zestawienie koszuli ze swetrem. Jak mi się to nie podoba, jak bardzo mi się to nie podoba i nieważne, kto by tego nie zestawił, czy to będzie Ciara Ferrani, czy to będzie Krystyna, Grażyna, ktokolwiek. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, ale powiem wam, przyznam wam się do jednego, lata temu spróbowałam i to jest okrutnie niewygodne dla mnie. Koszula pod swetrem, sweter miękki, przyjemny, miziasty, a pod spodem taka sztywniejsza, nawet jakaś bawełniana koszula, tutaj się zwija, tutaj się coś tam, no nie! I teraz coś, co słuchajcie, znalazłam na stronie Zary, kaptur z szalikiem. To wygląda jak kawałek zbroi średniowiecznego, takiej kolczugi średniowiecznego rycerza, tylko że jest z jakichś tam materiałów właśnie takich szalikowo-czapkowych, słuchajcie.
taki dudek, albo czekajcie, gdzie tam był jeszcze w tym? W South Parku był taki, co miał taki dziwny kapturek cały czas, jeden z tych kolesi, jeden z tych bohaterów. Coś takiego. No, jak ja to zobaczyłam, ja sobie lubię przeglądać różne sieciówki, różne sklepy, ale jak ja to zobaczyłam, to wymiękłam i stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać jako idealny przykład tego, czego nie założę chyba pod żadnym pozorem. No chyba, żeby mi ktoś miliony dawał, to może. I dodatkowy koszmarek. Dodatkowy koszmarek, słuchajcie, torebki w stylu lat 90. i wczesnych 2000. Czyli różne w takim kształcie, jakieś takie zaokrąglone, podłużne, z krótkimi paskami, pod pachę i tak dalej. No nie. To nie wiem, naprawdę nie wiem, co by mi się musiało stać, żebym to nosiła. Moje skojarzenia, wiem, że może nie powinno się działać na zasadzie skojarzeń i odpuszczać pewne rzeczy, ale moje skojarzenia z kiczowatością tamtego okresu odnośnie właśnie torebek są tak bardzo mocne, że no nie. A już w ogóle nie kupujcie ich w sklepach, bo jak pójdziecie do pierwszego lepszego szmateksu, znajdziecie miliony takich torebek, które gdzieś tam leżą porozwalane, właśnie takie w stylu lat 90. i początku lat 2000. Generalnie dla mnie są elementy z tamtych czasów, które są bardzo ciekawe, ale nie są to torebki. Dla mnie to zawsze. Pamiętam jeszcze właśnie w latach 90., jak patrzyłam na te torebki. Jest w ich proporcjach coś takiego, co mnie mierzi. Także tego też u mnie nie zobaczycie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście, że w miarę taki wesoły sposób Wam powiedziałam o tym, co mi się nie podoba i pamiętajcie o tym, że nie mam absolutnie żadnej intencji, żeby kogokolwiek urazić. Więc jeżeli chcecie ponarzekać na dole w sekcji komentarzy, zapraszam Was. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!